Także siemanko, siemanko. W kolejnym odcinku. Dzisiaj jadę na całkiem nowych. Dopiero może przejechałem z 500 metrów na nowych oponach. Duro. Także zaraz wam pokażę, jaką kosteczkę mamy. Założyłem opony wyższe. Przedtem miałem 20, teraz jest 22. 22, 11 na 10 cali. Przedtem były 20, 11, 10 cali. Kład jest o wiele wyższy teraz, dupa jest wyżej. Czuć od razu, że się inaczej tym kładem jedzie, ma. Inaczej się siedzi i może inaczej się prowadzi. Zobaczymy, czy to wyjdzie na plus, czy nam na minus. Ale teraz na tych oponach czuć, że one fajnie wybierają. Muszę unikać asfaltu, asfaltowych dróg, bo mi szkoda tych oponek. Teraz można latać. Dobra, zawijamy z tego asfaltu. Gdzieś w jakąś boczną drużeczkę. Zatankowany podkurek jestem, aż się wylewa. Ale wybiera zajebiście ten kład. Debelca. Łoż, to idzie ten kład. Na tych oponach aż się lusterko zamyka przy 120. Albo i więcej mamy, nie wiem. Idzie jak dzik. Żeby mi kamery zaraz nie wyrwało. Pokażę wam zaraz te szatańskie opony. Duro. Łoż, panie, kurwa. Tam za smogę zrobiłem. Lusterko się zamyka. Nie, no naprawdę, on jest na tych oponach, jest ten kład szybszy, no nie ma bata. I się lepiej trzyma nawet. No nowe opony tamte miałem łyse. Zresztą wam zaraz pokażę, kurde. Idzie jak dzik, Raptor. Olejek tylko wymienimy na nowy. Kruca fix normalnie, patrz ta, ej. Ale żebym tam zakopcił. Patrzcie, takie oponki. Duro. Tak jak mówiłem, 22, 11 na 10 cali. Także jest kawał klocka. No. Patrzcie, jakie kurwa, patrzcie na przednie opony, patrzcie na tylnie, jakie balony zaje. Balony są jak... Kurde. Wariat normalnie teraz na tych oponach. Dobra, lecimy dalej. Gdzie tu się... Trzeba gdzieś się przeprawić. Dobra, przeprawiamy się przez rów dzisiaj. Dobra, dobra. No i co? No i wracamy z filmikami na kanał. Ogólnie mnie 3 miesiące nie było. Czy tam 2? Nie, 3. Kładowlogi chyba z 3. Bo miałem dużo spraw swoich na głowie. Robię coś, robię ogólnie taki swój projekt. Także zobaczymy, jak to będzie z tymi filmami, ale mam nadzieję, że już teraz będzie więcej filmów. Postaram się jakoś ten czas 50-50 podzielić, połowę na to, żeby coś zmontować, coś wam ponagrywać, bo ja wiem, że to tak jest was 140 tysięcy na kanale, a to jest taka lipa. Także trzeba działać w tym temacie. Kurwa, to lusterko to mnie normalnie już szlak nim zaraz trafi. W sumie mi i tak jest niepotrzebne.
nie wiem do czego, a mnie tylko denerwuje. Dobra, tu nie lecimy. Na tych moich balonowych oponach nowych. No i testujemy duro, zobaczymy co ta firma w ogóle jest warta. Czy to jest szajs? Czy to jakiś egzamin zda? Indeks prędkości mają ponoć do 100. O, ten kład jest troszkę szybszy. Także zobaczymy jak to będzie. Ale powiem wam, że ogólnie na tych większych balonach mi się lepiej jeździ, nie wiem. Jest na pewno wywrotniejszy ten kład. Ale nie wiem, jakoś tak ogólnie się lepiej jedzie. Także jest normalnie. O, ale tu się piach zrobił. To trzeba zapierdalać. Po takich drogach to jest... No, lustareczko, nie zamykaj się. W takich szutrach, znaczy piaskach, mogę sobie jeździć, kurde. Kład to normalnie idzie. Lecimy gdzieś na drugą stronę. To jest normalnie szatunowy kład. Teraz trochę drift i w pole orka, kurde. Patrzcie jak, dobrze tam nikt, ludzie spacerują, by mnie zabili za takie coś, taką zadymkę robić. Kurde, jak ja dawno kładem nie jeździł. Ja już, patrzcie, chwilę pojeździłem, już mam zadychę. To nie jest motocykl, na motocyklu to człowiek się tak nie męczy. A tutaj trzeba mieć formę na takie... Obroła to jest forma, formę trzeba mieć. Muszę więcej jeździć, bo to co ja w tym roku kładem jeździłem, to jest naprawdę śmieszne. Śmieszne, śmiech na sali. Idziemy zrobić Tokyo Drift tutaj jeszcze. Lusterko mi się zamyka normalnie. Jak to tak może być? Że mi się tu dolaje lustereczko normalnie. Normalnie się ten telepu. Dobra, pauza. Albo się nie, może się za grubo ubrałem, dlatego jestem mokry, gdzieś ciepło. A ja się ubrałem jak na zimę. Dobra. Oponki zobaczymy jak... O, już je targa, powoli je targa. Zobaczymy, no najlepiej, żeby unikać asfalt. Jak będziemy unikali asfalt, także będzie spoko. No i tego się trzymać, jeździć więcej w terenie, po polnych drogach, mniej po asfalcie, gasimy furę. No to w takim wypadku możecie sobie wyobrazić teraz, co te opony będą robiły. Tak, te opony. Aż się ciepłe zrobiły. Troszkę ciepłe są. Wyobraźcie sobie teraz te opony, co one będą robiły zimą. Jak spadnie śnieg, oby spadł śnieg tej zimy. Ja się w sumie mogę za tym nawet modlić. Ma być śnieg i koniec, bo będzie naprawdę niezła zabawa. Teraz na tych nowych oponach.
no naprawdę będą fajnie, powinny wybierać mi zimie, tak, że można się coś wygłupiać, pobawić. Mam nadzieję, że no niech w sumie niech przyjdzie zima w przyszłym roku, może w tym roku nie szalejmy już, ale jak w przyszłym roku sypnie wiosną, co ja mówię, wiosną, styczeń, luty tam, to niech naprawdę sypnie konkretnie, żeby była dobra zabawa, bo osoby, które jeżdżą na quadach, wiedzą, że zima to jest fajny okres na quada, bo wtedy nie jeździmy motocyklami, bo nie ma sezonu, jest zimno, a quad jest praktycznie na cały rok, także ja dopiero teraz zaczynam sezon, w październiku, no wiadomo, w sezonie jeżdżę na motocyklu, jest przewaga dla mnie jeżdżenia motocyklem, ale no teraz za niedługo odstawiam ten motocykl, no i zaczynam tak naprawdę sezon quadowy, niedziela przychodzi, niedziela się wyciąga quada, się jeździ gdzieś po lesie, gdzieś po polnych drogach, wiadomo, może padać, nie padać, teraz mamy kombinezony przeciwdeszczowe, także nie ma żadnego problemu, w sumie nawet zimą jak jest mróz też można śmiało jeździć, tylko trzeba się odpowiednio ubrać do warunków, także ja nie widzę tutaj jakichś żadnych przeciwstawień, żeby po prostu nie jeździć, no wiadomo. Fajna zabawa, fajnie jest mieć ogólnie dwa sprzęty. Fajnie jest mieć dwa sprzęty, jeden po prostu do jazdy po ulicy, do zasuwania i jeden do terenu, czyli jakieś tam drogi polne, żeby sobie pośmigać, czy gdzieś po jakichś dróżkach, żeby się powozić. No ja akurat do Raptora mam dwa komplety kół, także ja mogę z niego zrobić wariata szosowego. No a też mam tutaj drugi komplet, na których mogę jeździć w terenie, tak? No ale głównie no, ten asfalt to jest takie, można powiedzieć, 10% u mnie jedynie z moich jazd, także ja go zasadzę na tych kostkach, nie będę tam przekładał. Ewentualnie jak jadę na jakiś event, na przykład targi motocyklowe w Wrocławiu, wtedy ewentualnie takie koła sobie zakładam. No wiadomo, że na targach będzie lepiej wyglądał tak oficjalnie na tych szosowych, tak? No ale koła są naprawdę spore, no. Porównajcie sobie teraz, zobaczcie sobie moje przednie koła. Może tak będzie lepiej widać. Patrzcie, przód koło. Tak wygląda. A tu jest tył. Patrzcie, jaki balon. Taki balon. No, a taki plecaczek sobie ze sobą jeżdżę. No, z XL Moto tam dostałem plecaczki. Fajne są w teren w sumie. Pozapinam się. Bo na motocyklu to mi tak to średnio się sprawdza, bo lata mi troszkę. Ale na quadzie jak najbardziej. Także pewnie myślicie teraz, jaka inwestycja dalsza w tego quada. Co tutaj się będzie działo z tym quadem, jaka jest jego przyszłość czy coś. Powiem wam teraz tak. Powiem wam tak, że będzie inwestycja w niego. Napędy, nie napędy, oleje, wszystko tak, że leci. Można powiedzieć, że gruby hajs w niego teraz wkładam. I zostaje u mnie na długo. Zresztą wiecie, że tego quada chciałem sprzedać. Był wystawiony. Ale nie przeszło mi to w sumie, bo ogólnie chciałem zrezygnować z tej jazdy na quadach. Chciałem poświęcić się dla motocykli, jeździć motocyklami. No ale stwierdziłem, że mogę iść w dwie strony. Mogę jednak tym quadem zimą jeździć, a w sezonie motocyklem, tak? To nie są jakieś wielkie koszta, żeby tego quada utrzymać, także zostawiłem sobie dwa sprzęty. Dobra, ja kończę. W tym roku będzie się działo wiele więcej. Widzimy się już wkrótce. Subskrybujcie nasz kanał i pierdolnijcie dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco.